werdykt Trybunału Konstytucyjnego i taka frontalna konfrontacja polskiego państwa z Unią Europejską jest szkodliwa z punktu widzenia naszego interesu narodowego. W tej chwili rząd powinien podjąć natychmiastowe rozmowy z Komisją Europejską, w jaki sposób wyjść z impasu wywołanego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Widać wyraźnie, że rządzący nie chcą się na to zdecydować, lekceważą protesty społeczne. Dlatego tak ważna jest oddolna presja samych wyborców Prawa i Sprawiedliwości i zwracam się z apelem do tych spośród nich, którzy wiedzą, że alternatywą dla silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej jest wpadnięcie przez nasz kraj w orbitę wpływów Rosji.